To jest ciekawe też czasów okupacyjnych. Matka zrobiła to zdjęcie i jedno posłała ojcu do niewoli. A tu jest matka, Zosia. Czyli siostra? Nie, Zosia, Wanda. Nie, nie, to jest troszeczkę Wandy. A tutaj następny to jest ja, no. Czyli Józef i Marian. No, słucham. I tutaj brat Henryk. To jest ciekawe zdjęcie z torami. Dlaczego te tory tam są? Bo tam kolejka szła. Tutaj jest matka tylko jedna, a to są wszystkie pracownice, które pracowały na Soszy. Asfalt lali. A tutaj wozimy z żniwa. Ojciec stuk układa. A ja na wozie snopy zwalam. A tutaj? Kto tutaj jest? Debner jeden, to kobieta jedna, to żniwa są, stożenie stoga. Stożenie, tak się nazywało? Tak. A tutaj już widzimy rower z ramą. To ja jestem. To miałem tylko ja rower, to inny nie miał. Pierwszy we wsi? No właściwie tak, bo do wsi nawet sprowadziłem dwa sąsiadom, a ten to jest mój. Brat mój później jeździł, jak z wojska przyszedł do Bydgoszczy do pracy za strażnika. I to jest pod tym oknem zrobione. O, a tu jeszcze moja SHL-ka jest. I tu też. Podobne zdjęcie, a w tle wóz już na kołach gumowych. Gumowy, to już był kupiony w Bydgoszczy. Krysia, skąd te zdjęcia żeś zdobyła? Dobrze schowała. No bo ja szukałem, mówię, gdzie są te zdjęcia, żebym sobie chociaż popatrzył. I nie mógł pan znaleźć. Ale.